Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku przeczytane z biblioteki, ale teraz będzie troszeczkę serialowo, netflixowe. Czyli kolejny komiks Stranger Things, czyli takie uzupełnienie do dość popularnego serialu netflixowego. To już jest piąty komiks, który wypożyczyłem w Książce Beskidzkiej w Bielsku-Białej w Bibliotece Głównej. One są różne. Generalnie doopowiadają tą historię. A tutaj też mamy ciekawostkę. Powiem wam tak, czytałem, ale już nie pamiętałem fabuły wszystkich sezonów i na przykład nie pamiętałem tego gościa, Boba. Nie pamiętałem, co on robił, co mu się stało. Na szczęście komiks ten w dość czytelny sposób opowiada o tym. Także wspomnienia wracają. Co jest dość istotne, żeby go fajnie odebrać. Komiks, nie wiem, czy już powiedziałem, w każdym razie wypuszczyłem w Książce Beskidzkiej w Bibliotece Głównej. Wszystkie komiksy z tej serii są do dyspozycji w zasobach bibliotecznych, więc jeżeli ktoś jest fanem serialu, to spokojnie może sobie przyjechać, wypożyczyć. I co my mamy? Po wydarzeniach z pewnego, z któregoś sezonu, nawet nie pamiętam którego, nie ma sensu w tym momencie o tym wspominać, do Willa. Will dostaje się w jego posiadanie pewna mapa, którą sporządził Bob. Od w zasadzie pana Clarka, czyli bardzo fajnego nauczyciela. To jest coś w rodzaju mapy do skarbu, takiego. Układamy, mamy hasło, szukajcie skarbu, coś takiego. Will próbuje namówić swoich przyjaciół, żeby wyruszyli na poszukiwanie skarbu. Oni są na początku niechętni, warunki pogodowe nie sprzyjają, ale generalnie w końcu wyruszają. Chęć przygody i tak dalej. I powiem tak, jest to ciekawa historia, fajnie pokazująca, kim był Bob, fajnie pokazująca relacja w tej naszej głównej grupie przyjaciół i przede wszystkim świetnie pokazująca postać, moim zdaniem, pana Clarka, tego nauczyciela. Bardzo, bardzo pozytywnie przedstawiona i taka, co się mogłoby wydarzyć. Komu mogę polecić ten komiks? No przede wszystkim fanom serialu. Aczkolwiek, w moim odczuciu, znajomość serialu w tym wypadku nie jest aż tak konieczna. Owszem, zwiększa odczucie, bo się kojarzy, kim jest ten, czy cała reszta. Ale sól, czy istota tej historii nie opiera się na tym, co się działo w serialu, tylko powiedzmy, kim ci ludzie są dla siebie, jakie mają charaktery, jakie mają podejście i tak dalej. I to jest bardzo fajnie przedstawione. Dlatego uważam, że jeżeli ktoś czytał poprzednie tomy, to ten spokojnie może sobie wypożyczyć. Jak ktoś serial oglądał i nie czytał żadnych innych komiksów, też spokojnie, będzie się przy tym, moim zdaniem, dobrze bawił. Ja się bawiłem dobrze, przeczytałem to jednym tchem, z zainteresowaniem dowiedzieć się, co wydarzyło się dalej. I to spowodowało, że przypomniałem sobie troszeczkę postać pana Boba, polubiłem jeszcze bardziej pana Clarka i ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo, bardzo fajny tomik. Jak jesteście zainteresowani, zachęcam do odwiedzenia Księżnicy Beskidzkiej, Biblioteki Głównej w Bielsku-Białej przy ulicy Słowackiego. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.